Dzwoni do ciebie mama. Prosi cię, żebyś wpadł do sklepu i zrobił jej małe zakupy, bo oddała samochód do naprawy. Mleko, chleb, płatki i piersi z kurczaka. Po spisaniu małej listy niechętnie wsiadasz do auta i szukasz w sklepie potrzebnych rzeczy. Kasjerka rzuca dziwną uwagę. Wiesz, mleko się tak nagle nie skończy. Kiedy przyjeżdżasz pod dom matki, pukasz do jej drzwi. Nikt nie otwiera. Mimo to postanawiasz wejść. Drzwi są otwarte. Kładziesz siatkę z zakupami na blacie. Dziwne, leży tam 6 identycznych siatek, z tym, że w nich kurczak się zepsuł i mleko skwaśniało. Wołasz swoją matkę. Nie otrzymując odpowiedzi, przechodzisz przez kuchnię do salonu. Na kanapie, trzymając swoją głowę na kolanach, siedzi twoja mama. Naturalnie dzwonisz po policję, która przeprowadza dochodzenie. Wspomina, że kobieta była martwa od tygodnia. Policyjny psychiatra rozmawia z tobą. Siedząc na schodach prowadzących do domu, słyszysz, jak mężczyzna mówi do policjanta śledczego. Powtarzanie rutynowych zachowań to nic niezwykłego dla ludzi ze schizofrenią. Myślisz sobie, no przecież nie mówią o mnie. Schizofrenia? Skąd? Rutynowe zachowania? Myślą, że to ja zrobiłem? Nagle dzwoni twój telefon. Halo. Cześć kochanie, to ja. Mógłbyś skoczyć do sklepu i kupić mi trochę kurczaka i mleko? Och, przydałby się też chleb i jakieś płatki. Pewnie mamo, już jadę.